jest to miejsce, które odwiedzam od lat, od berbecia, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, oczywiście nie cały czas i nie co roku, z kilkoma przerwami. Wróciłam do Szarego Dworu 4 lata temu na funkcję programowca centralnego zgrupowania na drugim turnusie. Byłam 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu, w tym roku jestem tutaj w innej formie. Dlaczego tu wracasz? Jest to miejsce magiczne. Każdy, kto kiedykolwiek był w Szarym Dworze, nie może przejść po tym wszystkim bez odczuć negatywnych, pozytywnych, bo i takie się zdarzają, w sensie te negatywne też się zdarzają, nie będzie obojętny. Nigdy nie będzie obojętny. To jest miejsce, które zostawia ślad w sercach. Miejsce, które łączy, miejsce, w którym tworzą się przyjaźnie na długie, długie lata. A jak ktoś nie polubi Szarego Dworu, to co? To nic. Nie musi tu przyjeżdżać po raz kolejny. Nie musi tego miejsca odwiedzać. Niemniej jednak zaletą i wadą wyjazdów Szarego Dworu jest to, że trwają one tutaj długo, bo to są turnusy ponad 3-tygodniowe. Warunki są polowe, śpimy w namiotach. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę na świeżym powietrzu. Jest to męczące fizycznie i psychicznie. Dla dzieci jest to rozłąka z domem, z rodzicami. Często te małe dzieci to przeżywają. Nie zawsze dogadują się z wszystkimi kolegami, stąd biorą się czasami negatywne emocje. Natomiast z drugiej strony, po takim pobycie, te dzieci wracają do domu dużo bardziej samodzielne, wracają z nowymi kolegami, bo zawsze znajdzie się ktoś, z kim oni się polubią i z kim oni się trzymają. Wracają bogaci o nowe doświadczenia, poznają nowe piosenki, gry, zabawy. Robią coś, czego w dzisiejszym czasie, w czasach w domu nie robią. Nie siedzą tutaj godzinami przy telefonie, komputerze, tylko spędzają czas ze sobą. Ile miałaś lat, jak przyjechałaś tutaj pierwszy raz? 6. Czyli już trochę minęło. Powiedz mi, jak Szary Dwór się zmieniał przez ten czas? Początki moje, które pamiętam, to było kąpanie się w szkole raz w tygodniu, a taka toaleta w ciepłej wodzie, jeżeli była, woda się podgrzewała w warniku. Myliśmy się w takim dużym namiocie w miskach, jedliśmy w stołówce, która była dużym namiotem, tak zwanym słoniem. Namioty były rozbijane wtedy naokoło całego placu, tak jak w tej chwili, że kolonia jest w jednym miejscu i podobosy są w takich podgrupach ułożone w literkę C, powiedzmy. A poza tym nic się nie zmieniło. Od początku było tu wesoło, było tu gwarno, było słychać tutaj śpiew piosenek, pląsów, granie na gitarze. Ja to tak pamiętam. Pamiętam to wtedy. A, no oczywiście sanitariaty i te inne kwestie. Wtedy chodziło się do latryny w lesie. Teraz są łazienki, są prysznice. Mam nadzieję, że w niedługim czasie wyremontowane, wymienione na takie... Raz, że większą ilość tych prysznicy, a dwa, że bardziej nowoczesne.